Dzień dobry, witamy Państwa na dzisiejszym briefingu prasowym. Są ze mną pan prezes Janusz Korwin-Mikke i wiceprezes Wolności Robert Anacki. A dzisiaj odniesiemy się do tej inicjatywy referendalnej prezydenta Andrzeja Dudy i na początku oddaję głos panu Robertowi Anackiemu. Szanowni Państwo, komentując sytuację, czyli zapowiedziane referendum przez prezydenta Andrzeja Dudę, no my mamy takie stanowisko, że skoro prezydent Duda z nas wszystkich, czyli obywateli, zażartował, to my nie pozostajemy bierni i uważamy, że widocznie pozazdrościł tutaj Bronisławowi Komorowskiemu tego, że też przed wyborami zorganizował sobie jakieś referendum, czyli spytał o coś lud. My uważamy, że pytanie ludu o to, jak ma wyglądać kształt ład państwa, czyli o konstytucję, to jest tak, jakby chirurg zapytał pacjenta przed na przykład transplantacją serca o to, jakie procedury ma użyć, czy na przykład jakich narzędzi podczas tej operacji ma użyć. Oczywiście uważamy, że jak najbardziej trzeba zmienić konstytucję, dlatego że powinno nami rządzić prawo i powinniśmy po prostu mieć prawo bardzo czytelne i konkretne, a nie właśnie konstytucję, która pozostaje otwarta. Praktycznie 20 kilka zapisów w konstytucji pozostawia możliwość dodatkowego regulowania ustawami przepisów, które w niej się znajdują. Z tego też tytułu powołaliśmy w Partii Wolność Radę Naukową i uważamy, że trzeba właśnie się radzić specjalistów, aby oni przygotowali propozycję tego ładu państwa, jak ono ma wyglądać. I dlatego też będziemy swoją propozycję konstytucji składać, ale będzie to propozycja przygotowana przez specjalistów, ponieważ uważamy, że obywatele nie są w stanie o tym decydować. To tak jakbyśmy, wrzucając karty do urn, proszę Państwa, decydujemy o wielu aspektach. Na przykład o tym, kto będzie układał program nauczania dla naszych dzieci. Właśnie tak działa demokracja. Kto będzie na przykład nas leczył i jak. Ale żeby leczyć, chirurg potrzebuje do tego zrobić specjalizacji i specjalnej licencji. Jaką zatem my, obywatele, mamy licencję do tego, żeby ukształtować państwo, czyli stworzyć ład państwa poprzez na przykład decydowanie w referendum o tym, jakie zapisy powinny znaleźć się w konstytucji. Uważamy, że to jest drwienie z obywateli, właśnie posługiwanie się nimi jako narzędziami do tego, aby na przykład pokazać, że interesujemy się ich wolą. Tak naprawdę zostanie wykonana wola prezesa Kaczyńskiego i ewentualna konstytucja i propozycja będzie miała kształt taki, jak zaproponuje obecnie partia rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość. A to na pewno będzie zła propozycja. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezesie. Szczerze mówiąc, to ja mam jedno zdecydowane zdanie, że obecna konstytucja jest zła, a następna, jak będzie robiona demokratycznie, będzie jeszcze gorsza. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ponieważ właśnie akurat do mnie dzwonią w tej sprawie, tak jest. Właśnie w tej sprawie prosiłem o telefon. Wracam do tematu. Konstytucja nie może być robiona w kawałkach, nie może być tak, żeby ludzie odpytali na 10 pytań, bo odpowiedzi na te pytania, nawet jeżeli będą jasne i klarowne, nie będą ze sobą spójne. Jest to kompletny absurd tego typu robienie konstytucji. I całkowicie zgadzam się z kolegą Anackim, że chirurg równie dobrze mógłby pytać o to. Chcę powiedzieć jasno. Zgodnie z konstytucją jest napisane, że przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio. Natomiast każdy prawnik Państwu powie, że jeżeli prawnik się powoła w Sejmie na konstytucję, to tylko się z niego uśmieją. Konstytucja po prostu nie działa. W konstytucji chcemy mieć zasady prawa elementarne, na przykład, że prawo nie działa wstecz. Tego nie ma w konstytucji. Że lex posterior derogat priori. Tego nie ma w konstytucji. Że chcącemu nie dzieje się krzywda. Volentia non fitim iuria. Podstawowa zasada wolności. Tego nie ma w konstytucji. Chcemy mieć jasne, proste zasady prawa europejskiego, rzymskiego, prawda? Inaczej jest to wszystko bezsensowna robota i nowa konstytucja będzie jeszcze gorsza od obecnej, co jest łatwe nawet, bo popsuć zawsze łatwo. Dziękuję za uwagę. Tak, mam pytanie do pana posła. Ćwierć wieku minie, jak złożył pan projekt uchwały lustracyjnej, który został przyjęty przez Sejm i doprowadził do pamiętnego kryzysu czerwcowego. Chciałem spytać, czy z tej perspektywy ćwierćwiecza, czy pan by jeszcze raz taki projekt złożył, czy też raczej czuje się pan po prostu trochę wystawiony do wiatru wtedy przez polityków, którzy wykorzystali ten projekt do dorobienia słabemu rządowi jakiejś paraheroicznej lewicy? Coś w tym jest, co pan mówi. Gdybym wiedział, że ten uchwałę będzie realizował minister Macierewicz, to bym jej nie zgłaszał. Tymczasem no, ja zawsze słyszałem, że MSW jest gotowe do robienia lustracji, więc nie porozmawiając się z nikim, zgłosiliśmy ten projekt uchwały, która niestety nie została wykonana, żeby to jasno powiedzieć.
Antoni Macierewicz miał ujawnić agentów UB i SB, a ujawnił agentów UB i SB, którzy już nie pracowali dla UOP-u. Czyli ujawnił 1/7 agentów i tych nieważnych, którzy lat temu 30 przestali być agentami. Takie ludzie ujawnił. Jest to absolutna pina z uchwały lustracyjnej. A jeszcze nadmiar złego Trybunał Konstytucyjny, którego warto dzisiaj sprawdzić, zaangażowanie wywiadowcze Trybunału, uznał ją bezprawnie całkowicie za sprzeczną z konstytucją. Myśmy specjalnie zrobili formę uchwały, a nie ustawy, żeby Trybunał nie musi ją zająć, bo Trybunał zajmował się wyłącznie ustawami. Natomiast Trybunał ogłosił, że się tym zajmie mimo wszystko i ogłosił, że jest sprzeczna z prawem i tak dalej. To jest absolut kompletny, ale on to zrobił. Także no, takie jest moje stanowisko w tej chwili. Gdybym nie wiedział, że będzie tak realizowana, to bym tego nie zgłaszał w ogóle, bo jeżeli mamy wrzut, to wrzut trzeba albo wycisnąć do końca, albo nie ruszać. Natomiast zostało nacięte i ropieje do dzisiaj.